przedstawiciele władz miasta i województwa, służb mundurowych, delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz młodzież złożyli wieńce i zapalili znicze pod obeliskiem przy ulicy Grabinów, upamiętniającym katastrofę lotniczą, w której 10 kwietnia zginęło 96 osób. Prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria oraz członkowie delegacji udającej się na obchody rocznicowe do Katynia. W 2010 roku, kiedy obchodziliśmy 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, po raz pierwszy była taka możliwość, zdarzyła się taka możliwość, że tam na tamtej ziemi możemy w tak sposób uroczysty oddać hołd tym ofiarom. No niestety skumulowała się tragedia, mówi się, że historia zatoczyła koło. Kiedy kolega przekazał mi tą tragiczną informację, później informacje telewizyjne, niedowierzenie, zastanowienie nad tym, jak mogło dojść do największej tragedii powojennej historii Polski, jak elita polska, przywódcy polityczni, dowódcy wojskowi mogli zginąć w niewyjaśnionych okolicznościach tak naprawdę do dzisiaj. W kwietniowej katastrofie w 2010 roku zginęło wiele osób, które związane były z ziemią świętokrzyską. Wśród ofiar znaleźli się Przemysław Gosiewski, Tomasz Mertał, generał Tadeusz Buk czy Piotr Nurowski. Potworna tragedia. Ja osobiście bardzo ciepło wspominam świętej pamięci premiera Gosiewskiego, bo on mnie tak naprawdę uczył polityki. On nam dawał drogowskaz, jak mamy pomagać ludziom, więc uważam, że przez wiele lat nie otrząśniemy się po tej potwornej tragedii. Lecieli, by upomnieć się o prawdę, by świat pamiętał, głosi napis na tablicy pamiątkowej. Wydarzenia sprzed 8 lat są wciąż żywe w pamięci młodych Kielczan. Przyjechaliśmy tutaj po to, by upamiętnić osoby, które zginęły w tej katastrofie i robimy to co roku, bo uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby pielęgnować taką tradycję i wspominać te osoby, które zginęły. I pamiętam z tej katastrofy niewiele, byłam bardzo mała, ale pamiętam to, że było o tym bardzo głośno i wszyscy byli bardzo wstrząśnięci tą katastrofą. Wokół obelisku rośnie 96 dębów zasadzonych 8 lat temu po to, aby upamiętnić ofiary katastrofy smoleńskiej.